Wiecie, Anonki, jak się biega w Albie? Szybko. Tym szybciej, gdy trzeba ratować święta. Ale po kolei. Swoje ministranckie życie zacząłem jako mały szczyl. Ku zdziwieniu i może nawet przerażeniu starych jakieś 2 tygodnie po komunii. Nie wiedzieli, że wciąż będę dosiadał tego rowerka, gdy tazosy z Cheetosów i gumy Huba Buba pozostaną już tylko słodkim wspomnieniem. Pewnie myślicie, że cała ta służba to stanie przy ołtarzu, śpiewanie, rucham psa jak sra, podrapie się po jajach, no czasem bawienie się dzwonkami. Macie rację, ale tak się składa, że czasem przypomina to dziecięco młodzieżową męską ochotniczą kolonię karną. Zacznijmy od tego, że w ministranstwie występuje silna hierarchia, choć system kastowy to lepsze określenie. System, kurwa. W kolejności od podnóżków, najlepiej nadających się do kopania i przypalania kadzidłem do prawej ręki dzierżącej dzielenie penisa proboszcza, prezentuje się on następująco. Kandydat, młody, starszy, lektor bądź kantor, animator i naczelny animator. Przedstawiciele 2 ostatnich grup to najbardziej naddęte kutafony, kopałbym ich jak kurczaki, żeby zyskać tytuł. Antymonitora należy odbyć 3-dniowy kurs wyciągania chuja z dupy w miejscowej kurii. Powoduje to, że ego tych osobników jest porównywalne z prezentowanym przez uczestników weekendowych kursów Javy, podczas gdy jedyną różnicą między nimi a kandydatem jest fakt, że nazywają szmatę do wycierania kielicha purifikatorem, a dzwonek na początek mszy sygnaturką. No i z racji wieku części walą konia, ale to już inna historia. Teraz możecie już klarownie wyobrazić sobie następującą scenę. 20 chłopców w wieku wczesnoszkolnym na klęczkach wyrywa w pocie czoła roślinki, które ośmieliły się wyrosnąć pomiędzy płytami chodnika otaczającego kościół. Animatorzy stoją nad nimi niczym kapo. Nic nie mówią. Czasem tylko szepną na łóżko, że nie ma rwania, nie ma kolędy. To wystarcza. Po 2-3 sesjach narybek jest już zlagrowany. Nie skarży się, nie piszczy, nie mówi, że zadzwoni do mamy, ona z biurki i całkiem rozsądnie przychodzi w dresiku. Akcja Z, bo tak ochrzcił ją proboszcz. Według oficjalnej wersji wzięła swoją nazwę od słowa zieleń, ale możecie dopowiedzieć sobie resztę. Zresztą ta słynna kolęda też dupy nie urywa. To prawdopodobnie najgorzej opłacana praca w tym kraju. Żeby zasłużyć sobie na około 5 kolęd w roku, trzeba być w kościele 4 razy w tygodniu. 52 tygodnie razy 4 równa się 258 mszy, czyli jakieś 220 godzin. Z jednej trasy wyciągałem zwykłe około 70 pachnących PLN-ów, zapierdalając po schodach i zdzierając gardło od 14 do 20. Daje to 350 PLN-ów zarobionych w 250 godzin. Czyli złoty 40 za godzinę. Czyli stawkę godną Namibii w porze suchej. Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do tych, którzy mówią, że ministranci służą dla pieniędzy, to bym wziął i zapierdolił. Swoją drogą na kolędzie zdarzają się srogie inby. Uwielbiam lustrować domy odwiedzanych ludzi. To niezwykłe. Doszedłem w tym do takiej wprawy, że często potrafię określić, czy rodzina ma równo pod sufitem, zanim jeszcze ktoś się odezwie. Aniołki na wszystkich półkach i półeczkach, odświeżacze powietrza na koloryferze, wieszaki z ubraniami na rurach od gazu, kolekcja szklanek i kufli marki Tyskie, kalendarz z kominiarzem w reprezentacyjnym miejscu, oprawione niczym dzieło sztuki, wycieraczka welcome, goodbye i mógłbym tak wymieniać. Ale najbardziej bawią mnie ogromne, ale wiecie, takie naprawdę jebitne telewizory plazmowe, które domownicy zapewne z pomocą fizycznej perswazji upchnęli w starej meblościance. Przypomina to próby montażu komputera pokładowego w lokomotywie parowej. Normą jest, że gdy taka rodzina otwiera nam drzwi, klejnot w koronie ich majątku właśnie wydaje głos: Schweinsteiger wyprowadza prostopadłe podanie. Zero konsternacji, że chyba mają gościa, a nawet 2. Wchodzimy. Teleklapa wciąż ryczy wymowne spojrzenie na gospodarzy, ani drgną. Przekrzykujemy się z Szaranowiczem: Karim Benzema się rodzi, jak on to zrobił? Pan niebiosów obnażony. Masakracja, jak to mówi dzisiejsza młodzież. W ramach odwetu piszemy CMB tak koślawo, że trzeba będzie to szybko zmyć, bo wstyd. Tyle, że oni tego nie zrobią. Za hajs z kolędy jeździmy czasem na wycieczki. Nie za daleko, bo chór, paliwo do autokaru, drogie dur. Jestem z południa, więc zwykle było w góry, ale nie pamiętnego lata 2K15. Ksiądz do ostatniego momentu zwlekał z powiedzeniem, gdzie dokładnie jedziemy. Miał chyba jebane przeczucie, bo gdybym wiedział, co mnie czeka, to bym wyjściem awaryjnym spierdalał w podskokach. Celem krótkiej podróży okazała się wieś Nigdzie, w której było nic. Serio, kurwa, 3 domy na krzyż, sklep czynny do 18, kościół i budynek starej jak chuj szkoły, którego nawet Rzeczpospolita nie chciała utrzymywać i dostał się proboszczowi. Proboszcz nie był w ciemię bity i od razu zatrudnił nas do wieczornej mszy i rąbania drewna do kominka. Nazwaliśmy to akcją D. Potem improwizowany jak polska polityka zagraniczna mecz na klepisku i już mieliśmy formować kolejkę do łazienki, gdy jeden z kandydatów rzucił krótkie, acz treściwe: Ej, a gdzie jest Wojtek?
Orzesz kurwa. Przeczesaliśmy budynek raz i drugi, kuchnię, strych, kantorek woźny i damskie kible, nic. Całe szczęście ksiądz wychował się na Skubim Dół i od razu wiedział co robić. Pierwszy raz usłyszałem te słowa na żywo. Rozdzielmy się. Każdy z lektorów dostał swój kierunek. Szkoła leżała na wzgórzu. Latarkę i dwóch młodych do pomocy. W praktyce spowalniali tylko pochód i pierdolili bez ustanku. Ej, a myślisz, że Wojtek jeszcze żyje? A może porwali go kosmici? Cóż, telefon na policję nie wchodził w grę. Na wycieczce była nas ponad 30, a z opiekuna mógł robić tylko ksiądz i jeden, słownie jeden, pełnoletni przydupas opisany wcześniej. Już bez brakującego uczestnika mieliśmy przejebane. Proboszcz błyskawicznie dał załatwić od sąsiada zajechaną dacie dla naszego księdza. Przypuszczam, że kosztowało go to zniżkę na ślub czy coś w ten deseń. W każdym razie sam zasiadł za sterami granatowego Passata i korowód ruszył w drogę po nieco dalszej okolicy. Tymczasem robiło się ciemno, a my znaleźliśmy tylko kępę pokrzyw i martwego wróbla. Wkrótce zadzwonił ksiądz. Mission aborted. Na miejscu zastaliśmy księdza, a właściwie to, co zostało z księdza. Pochylony i w drgawkach, siedzący przed laptopem z litanią do świętego Antoniego, ściskający kurczowo różaniec, aż mu palce pobielały. Dorosły mężczyzna ronił rzewne łzy i mamrotał pod nosem coś o celach i bydle. Przedstawiał naprawdę żałosny widok, więc jak przystało na zimnych sukinsynów, ominęliśmy go szerokim łukiem i poszliśmy się myć. Na swoje usprawiedliwienie mam fakt, że jebałem wówczas gorzej niż bawolica w rui. Wtem stała się rzecz niesłychana. Przed budynek zajechała Kia Ceed w srebrno-niebieskich barwach. Wytoczył się zeń poczciwy bagietmeister, trzymający za rękę nikogo innego jak naszego samozwańczego pielgrzyma. Znalazł go na szosie w kierunku Wadowic, 9 km od naszego zapizdowa, więc doszedł do wniosku, że sprawdzi najbliższe miejsce zdolne przyjąć kolonię. Najwyraźniej te 5 klas podstawówki dużo go nauczyło, bo trafił jak Oswald w Kennedy'ego. Wojtek pizda, niewiele bagiecie powiedział, oznajmił, że postanowił pójść do domu. Jak mówią fizycy, kierunek dobry, ale zwrot przeciwny, bo jebany się jeszcze oddalił. Jakiś tydzień później okazało się, że chłopak nie jest tak po prostu przyjebany, ale ma autyzm i rodzicom zależało, żeby rozwijał się ze zdrowymi dziećmi. Nie pomyśleli, że warto by było kogoś o tym powiadomić, żeby z synka nie zostały puzzle 1000 elementów. Księdzu rzecz jasna wróciły rumieńce i upewniwszy się, że funkcjonariusz go nie podkabluje, obdarował go butelką mszalnego i odprowadził do bagietowozu. Resztę nocy rżnęliśmy w pokera. Przejebałem 2 paczki żelków. Kumpel postanowił zjeść całą swoją wygraną. Głupi. Następnego dnia żygał na odległość. Skoro jesteśmy w temacie niepełnosprytnych, to wspomnę jeszcze o pani Ani. Mamy w parafii kobietę, która na pierwszy rzut oka nie zwraca uwagi. Możesz z nią pogadać o mężu, o pogodzie, poprosić, żeby podtrzymała ci żubra i szybko się oddalić, sami rozumiecie, cokolwiek. Ale tak się składa, że jest konkretnie pierdolnięta gdzieś tam w środku. Przychodzi na każdą mszę, która ma miejsce w tym kościele. Każdą. Nie ominie też ślubów i pogrzebów. Po co? Żeby pchać się do zakrystii. Dziwne, prawda? Biedaczka otwiera drzwi, mamrocze, przepraszam, proszę księdza, jakby rzeczywiście coś chciała, czasem dodatkowo melodramatycznie położy mu rękę na piersi. I nic. Nie potrafi wyjaśnić, po co przyszła i dlaczego. Ksiądz z początku był całkiem wyrozumiały, ale teraz od razu łapie ją za habety i wypierdala z powrotem do bocznej nawy, aż się czasem zatoczy na figurkę Marii Magdaleny. Zwykle trzeba to robić 4-5 razy po każdej mszy, aż zapał pani Ani nieco przestygnie albo co się rozboli od tego szarpania się, trudno powiedzieć. W ciągu 5 lat obserwacji zdążyłem zauważyć, że argument proszę iść do domu, do męża, najszybciej ją przekonuje, ale czasem i tak waruje potem pod kancelarią parafialną, jakby czekała, aż ktoś rzuci jej kość z obiadu. Tyle, że w porze kolacji. Wielkanoc to największe wydarzenie dla ministranckiej braci. Jedyny raz w roku odbywają się nawet próby, żebyśmy mniej przeszkadzali podczas ceremonii. W Wielką Sobotę dostała mi się fucha, od którą lektorzy zabijają się niczym na plaży Omaha. Czytanie komentarza. Dla niezorientowanych to rodzaj przemówienia, które tłumaczy jeszcze gorzej zorientowanych, po co przyszli do kościoła, kiedy klękać i kiedy uważać na salwę wody święconej. Z początku wszystko szło gładko, jak aneksja czechosłowacki w 1938. Wychodzę przed wszystkimi, zaczynam czytać. Akapit. Drugi. Jeb kurwa! Gasną światła. Ta ciemność miała pozwolić Paschałowi na rozlanie po kościele światła Chrystusa. Tyle, że nikt kurwa nie pomyślał o wyposażeniu mnie w noktowizor. Księża przed kościołem mają błogosławić ogień. Co robić? Myśli zapierdalają jak Messerschmitt. Ruszyć środkiem kościoła? Nie, bo jest zajebany ludem. Nie przebiłby się nawet lodołamacz. Krzyczeć? Potrzebowałem ostatecznego rozwiązania. Powietrze tężało, aż czułem pot pana Andrzeja z drugiej ławki. Laudate dominum habeo ideam. Zamknąłem agendę jak gdyby nigdy nic. Pokłoniłem się i spokojnym krokiem
Ruszyłem do drzwi zakrystii, pobieżnie spoglądając na widoczne na nich ślady paznokci pani Jani. Zamknąłem drzwi za sobą i jak kurwa nagle nie odpaliłem z pole position, to głowa mała. Złapawszy fałdy Alby prawie pod szyją, co sprawiło, że wyglądałem jak pierdolony lajkonik, wystrzeliłem na dwór i błyskawicznie dokopytkowałem do celebransów. Wokół, poza nami ani ludzia, bo piździło jak w kieleckim. Pasque salvus esse. Czułem się jak Roger Moore w jego najlepszych filmach, tyle że nie miałem niczego do poruchania na podorędziu. To byłby całkiem udany dzień, gdyby wikary nauczył się śpiewać. Zawodził jak resory w trabancie.